Witajcie dzieci! Przygotowałem dla Was quiz o zwierzętach mieszkających na sawannie. Sawanna to wielka afrykańska równina pokryta gęstą trawą. Pół roku panuje tutaj nieznośny upał, a przez drugą połowę padają obfite deszcze. Zaczynamy! Ma złotą grzywę oraz ostre kły. Jest królem zwierząt, czasem bywa zły. Tak, to lew! Po sawannie sobie hasa, konik w biało-czarnych pasach. I choć wkoło zwierząt nie brak, ludzie krzyczą: patrz, to zebra! Długa szyja oczywiście służy jej, by zrywać liście, ale łatwo palnąć gafę, myląc z dźwigiem tą żyrafę. Świetnie! Wielki ptak, lecz nie lata wcale, za to biega doskonale. Mówią, że ze strachu chowa głowę w piachu. Tak, to struś! Zamiast nosa wielki róg, dosyć głośny tupot nóg. Czy wiecie, co to za zwierzę? Tak, to nosorożec! A czy teraz zgadniecie, co to za zwierzę? Afrykański zwierzak duży, lubi spędzać czas w kałuży. Tak, to hipopotam! Ptak o różowych piórach brodzi po kałużach. Czy wiesz, co to za zwierzę? Tak, to flaming! Ile ma zębów? Nie zliczę, lecz zdradzę wam tajemnicę. Tam, gdzie Nilu płyną wody, mieszka zielony... Tak, krokodyl! Długością trąby nikt nie przegoni największych zwierząt lądowych? Słoni! Tak, z dużym dziobem, co chowa jedzenie w torbie pod dziobem. Tak, to pelikan! To już była ostatnia zagadka o zwierzętach z sawanny. Zapraszam na moje inne filmy. Pa, pa!